Dzień dobry Państwu. Chcę coś powiedzieć, że otrzymałem puchar za walkę, za miłość i puchar stoi, przez chwilę wręczył mnie redaktor i bardzo ładny puchar. O, i za walkę w Afryce, wszystko. I chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. A druga sprawa, chcę bardzo, ale to będzie drugi film, że w Polsce dzieje się bardzo źle. Trzeba będzie skończyć z tymi łapówkami jak najprędzej, ażeby zakończyło się. I powiem tak, szanowni Państwo, ja łapówek nie biorę, ale jeden pan bierze łapówki, bez przerwy bierze łapówki i on teraz jest marszałkiem Sejmu. I o, jakie łapówki. O, fajne. I tak dalej. Dalej zobaczymy. O, tu więcej. O. O, też łapówki. I powiem tak. Zaraz jeszcze trzecią kopertę zobaczymy. O, też fajne łapóweczki, tak biorą, o, fajne. I powiem tak, wkładają tak do koperty, tak jak teraz ja, zamykają i biorą sobie do szufladki. I dają, i do szufladki myk i nie ma. O, chciałeś, do pucharu ja położę to. I powiem z całego serca, o, już się biorę łapówkę nawet, o. I niech leży w pucharze, łapówka moja. I szanowni Państwo, tak to być nie może, trzeba skończyć z tymi łapówkami i tak dalej. Tak jak powiedziałem. A bardzo ciężka sprawa, teraz wysłuchałem, ale to trzeci będzie film. Na razie dziękuję bardzo za te powiedzenia i wiem, kto to brał łapówki. Czekaj, jak on miał na imię? Grodzki. To Grodzki to ten, nazwisko? To. Jak? Tomasz Grodzki. A, Tomasz. Tomasz Grodzki. Ale kiedy już mówił o nim wszystko, to już można mówić. Tomasz Grodzki. A RODO? Nie ma RODO. Nie ma, bo jak wtedy już mówił, to już nie ma RODA. Że Tomasz Grodzki, były lekarz, brał łapówki, nawet zrobił parę operacji i słyszałem sam na własne uszy w telewizorze, w mediach, że kobieta umarła. A druga sprawa... Może oddał łapówkę? Nie oddał łapówki nic, bo będzie sąd, sprawa. I w tym jest problem. A druga sprawa, ten sam lekarz o połowę centymetry dla człowieka obciął nogę. Którą? Lewą i jest krótsza. To pół biedy, że lewą. I nie, serce, pamiętaj. Serce, żeby prawo to pół biedy, a lewą to ważne zagrożenie jest, wiesz? Bo od serca. No, serca. I ty nie mówisz, że to jest pół biedy, bo pół biedy to wiesz... Środkową jakby obciął. Środkową to jest jeszcze gorzej, by człowiek nie żył już by. O. Wiesz, środkową to nie można nogi obcinać tej, całkowicie dla mężczyzny. I powiem tak, co wyjdzie, to nie wiem. 2 lata się ciągnęło, jakiś tam sędzia zbierał radców prawnych i tak dalej. Przeszło, nie było nic. Teraz znowu 2 lata się ciągnie. A to się stało się w Gdańsku. Bo w telewizorze wszędzie mówią, w mediach. A jeszcze jedna sprawa, ważna. Słyszałeś ty, czy nie? Co się stało? Że
bandyta w Gdańsku też. Wiesz co robi? Lekarz. Wiesz co robi? Mhm. Robił? Zabije osoby własne, ojca, matkę zabił i ściągnął skórę. Na abażury może robił? Co? Abażury na lampki. Nie. Nie. Nakładał na siebie skórę z matki, z ojca i masakrował się ten. Tym maski robił. Szył na maszynie krawiecki. Tak jak u mnie stoi po mamusi i normalnie. Nie słyszałeś to? Nie, nie słyszałem. Ło! Dzisiaj w telewizji mówili? Już dawno mówią o tym. No ale to co, ty, słuchaj, to można i szyć z ludzkiej skóry i rękawiczki, torby, buty. On szył maski. Maski, a kurtkę można uszyć też? Kurtkę też można uszyć, wiesz. Ale to trzeba więcej. Większą skórę. Większą skórę. Jakiego grubego trzeba zabić? No, słuchaj. Może Ryszarda K. Wiesz, który to taki jest? Wiem. Gruby polityk, no. Wiem. No, słuchaj, każdego człowieka nie można zabijać. A ile taka kurtka kosztuje? Nie wiem, bo on już siedzi. No to, a czyli u jego już nie kupisz kurtki. A ty co, chcesz kurtkę kupić? Ty, ale rękawiczki. A co, chcesz kupić u jego? Rękawiczki. Ale i by nałożył na rękę z tej skóry ludzkiej? Ty, jakby nie wiedział, to by nałożył. One może mocne do roboty, dobre. Wiesz, betony przenosić. Się nie porwą szybko. Ale i by nałożył? A ty byś nie położył? Nie. Ale ty, ale jak podfarbowany na zielono czy na czarno? Skóra ludzka nie da się farbować. Nie da się? Nie da się. A jak tatuaże się robią się? Nie, to tatuaże podskórne. A. Krew to się wpuszcza się. A. Farbę. Farbę, tak. Farbę. A to nie dasz rady tego zrobić. A jaki to był lekarz, psychiatra? Ginekolog czy jaki? O, jeszcze gorzej. I wiesz... Ajajajajaj. I wiesz, normalnie w telewizorze. Zajedź do domu, to włącz Polsce, ten, nie Polsce, Teleekspres, no. Dziennik telewizji, wiadomości. I będzie? Co? I będzie? Będę miał na całą... Ty, to ten lekarz był z jakiejś partii politycznej. Ciekawo, nie. Z jakiej? On był... No to wiesz, z jakiej partii, jak był taki? No wiem. Od tego, jak on... Wiem. Od Grzegorza S. Borodo. No. S. Borodo. No. I powiem nie, tak. Teraz, a teraz już nie ma już. Teraz jest kto? Borys B. Borodo. No. Borys B. No. Mógł być. Borys, no. A ja dzwoniłem do Borysa. Do którego? B. Borodo. I gadałeś? Gadałem. A o czym z nim gadać? Co? O czym z nim gadać? Bo on, jego kolega założył partię Biuro Interwencji Obywatelskiej. Takie same jak twoje? Tak. To są, oni są bezczelni. Ja mam adres, wszystko zapisane i on mi to powiedział jeden człowiek, nie będę wymienić, kto powiedział. No Borodo jest. No i sprawdziłem, prawda, jest biuro. On sprawdził na internecie i ty możesz sprawdzić, jest biuro. A to oni mogą przejąć twoje biuro, czy ty ich, albo ty ich. Nie, ty ich, bo twoje było pierwsze. No. No. I porobią takie same kamizelki, jak ty masz. No i powiem tak, idę wziąć wódkę i się napić. Kto? Ja. Przecież ty nie pijesz od maleńkiego. Ale mam wódkę. No. Czarną. Przefarbowaną. Bo ludzie mówią.